Czego uczy mnie Biblia w księdze Jeremiasza, 33 rozdział, werset 3? Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. Księga Jeremiasza, 33, werset 3. Rzeczy ukryte. Rozważmy trzy myśli z Jeremiasza 33:3. Po pierwsze, wołaj do mnie. To łaskawe zaproszenie Pana skierowane do Jego ludu, aby wołał do Niego pośród wszystkich swoich potrzeb. Gdy odczuwamy brak zasobów czy czegokolwiek innego, Czy odczuwamy brak zasobów czy czegokolwiek innego? Bóg pragnie być naszym zasobem. W kontekście tego wersetu w Jeremiasza 31 opis czasu ucisku Jakuba. W kontekście tego wersetu w Jeremiasza 31 jest opis czasu ucisku Jakuba. Jednak on będzie wystarczający dla ich potrzeb wtedy i dzięki jego łasce on jest wystarczający dla naszych potrzeb dzisiaj. Drugi punkt. Odpowiem ci. Bóg Wszechświata, do którego jako wierzący mamy przywilej zwracać się jako do Ojca, mówi nam, że nam odpowie. To nie zawsze oznacza, że otrzymamy to, o co prosimy. Jakuba 4:3 mówi, że zdarzają się złe prośby. Bóg zna nasze potrzeby lepiej niż my i odpowie. Po trzecie, oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. Gdy jesteśmy świadomi jakiejś potrzeby i kiedy zgłaszamy ją naszemu kochającemu Bogu Ojcu, wszystko, czego szukamy, to odpowiedź na tę potrzebę. Bóg mówi nam o swoich myślach. Pan Bóg pragnie nie tylko zaspokoić nasze potrzeby, ale także objawić więcej siebie i więcej swoich błogosławionych dróg. Obyśmy dowiadywali się więcej o wystarczalności zasobów Boga, a w rezultacie i o Nim samym. Rzeczy ukryte. Księga Jeremiasza, 33 rozdział, werset 3. Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz.